Witam. Dzisiaj zobaczymy, jak wygląda suszarka od środka. Już ją wcześniej rozkręciliśmy ze śrubek. Tu wiadomo, regulator. Regulator prędkość 3 stopnie i tak samo tutaj temperatura. No i najważniejsze w suszarce, wiadomo, grzałka i turbina, czyli silnik tutaj. I zaraz, no widzimy tutaj silnik. W tym momencie to widać nawet, że to jest komutatorowy. A tu widzimy cały układ grzałki. Wyciągamy tą grzałeczkę. Grzałka jest zrobiona na, to jest zrobione z miki, z takiej substancji w sumie, która, takie włókno nawet mikowe to jest, które umożliwia wytrzymywanie bardzo wysokich temperatur, nawet do 2000 stopni. I widzimy, cała spirala grzewcza jest, tutaj jeszcze jest specjalne zabezpieczenie przed przegrzaniem. I tak wygląda właśnie prawie każda suszarka. Pozdrawiam serdecznie, Star TV.